comes right back to me. Dalszy kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17, Radio Campus. Zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy czołówkę z serialu Tropical Heat. Tropical Heat, czyli Żar Tropików, kanadyjsko-meksykańsko-izraelski serial kryminalny, że tak powiem, mieli niezły rozstrzał. Sprawdziłem to. Bo nie znałem tego, a był to muzyczny wybór mojego dzisiejszego gościa, artysty, reżysera, absolwenta poznańskiego ASP oraz Szkoły Wajdy, Piotra Adamskiego. Cześć, Piotrek. Cześć, witam. Jego film Eastern w kinach już od tygodnia. O filmie i o filmach zaraz porozmawiamy, ale powiedz mi najpierw, skąd ten pomysł na utwór otwierający serial Żar Tropików? No, Żar Tropików to... Kiedy to leciało? Lata 90. 90-93 jakoś tak. No, to ja miałem wtedy 10 lat. To wyobrażasz sobie, co to była za ikona. No, dla to mnie rozumiem. Jak raz w tygodniu był Żar Tropików, który uwielbiałem jako dzieciak. Pośród też innych, ale po prostu było ich wtedy niewiele. Wszyscy pamiętamy, że było kilka seriali. Takich. Dempsey i Makepeace na tropie na przykład. Taki to nie też sensacyjny brytyjski. Mm-hmm. To nie są moje lata, bo ja się wtedy urodziłem. A, bo ty jesteś młodszy. Więc od... okay. Tak, więc dla mnie Power Rangers, czy jakieś w ogóle, wiesz, tego typu sytuacje. MacGyver. MacGyver to też. Tak, ale był jeszcze taki, co też miał taki samochód, taki genialny, z którym rozmawiał. Hasselhoff. Rozmawiał ze swoim samochodem. Night Rider, jak to się nazywa? Night Rider? Nie pamiętam, ale to był czat. Tak czy inaczej, Żar Tropików to był taki serial, który czekaliśmy na to cały tydzień z siostrą, pamiętam właśnie, jak był seans i to był otwierająca piosenka do tego. Tak. No to się tak wbija w głowy, że jak ja to dzisiaj słyszę, to się we mnie raduje po prostu. Słuchaj, któraś biografia internetowa, zresztą pewnie większość, przedstawia cię jako oczywiście autora filmów, obiektów i instalacji artystycznych. Interesują mnie szczególnie te dwie ostatnie, a w szczególności obiekty. Co to były za rzeczy? Co ty robiłeś? No, te nazwy. No, obiekt to rozszerzona rzeźba. Mhm. Na przykład, że może troszeczkę bardziej pojemny jest ten termin niż samo pojęcie. Chociaż oczywiście rzeźbę też można zaaplikować do najróżniejszych przypadków. Nie wiem co, działań w przestrzeni, w sztuce współczesnej. No ale tak, no tak się przyjęło, że no, mówi się obiekt, pamiętam. No jak na tamte czasy, jak się pisało, to tak jakoś no, obiekt. Czyli coś, co, czyli nie projekcja, nie film, który jest niematerialny i gdzieś tam, tylko obiekt ma swoją jakąś, ma swój jakiś materialny wymiar, funkcjonuje w jakiejś przestrzeni galeryjnej, tudzież przestrzeni publicznej, ale no, ma swoją materialność. No to jest właśnie ciekawe, że te definicje są płynne. Bardzo i fajnie. Ciekawe jest poruszanie się na granicy tych definicji, bo to zawsze
wywołuje jakiś właśnie poznawczą ciekawość. A w takim razie jakby czym byłaby największa różnica między obiektem a instalacją artystyczną? I czy taką można znaleźć, czy właśnie jest taka płynna? No, instalacja to z kolei można powiedzieć, że to może być kilka obiektów złożonych razem z projekcją. Czyli, że jakby rozszerza się ten environment jeszcze galerii na jakiś zespół różnych, czyli nie wiem co, działań, obiektów. Wchodzisz do pokoju i masz tam i obraz, i dźwięk, i muzykę, i przestrzeń jakąś. Niekoniecznie, oczywiście, bo czasami to może być bardzo małe. Coś prostszego, tak oczywiście. Prostszego, aczkolwiek no, jeśli już instalacja, to zazwyczaj, że jest tam troszeczkę jakby to bardziej, że jest na przykład, że są jak dwa obiekty w relacji. Jakieś okay. Do siebie już, nie? I coś rozbudowane bardziej. Tak, już coś pomiędzy tymi dwoma obiektami, tak już najprościej mówię, się dzieje, nie? W tej relacji i wtedy już możemy powiedzieć, no dobra, no to jest to instalacja. A to w takim oczywiście razie to są też takie, ja nigdy nie zaglądałem też do podręczników, do żeby te, nie mówimy mówię o bardzo, tym. Tak jak ja siebie. To rozumiem, bo może są jakieś definicje, które... Ale nigdy nawet nie. Ale to z takich artystycznych umiejętności, to gdzie jest twoja największa siła w takim razie? Świetnie rysujesz, malujesz, może rzeźbisz, a może wyobraźnia i... Wiesz co, ja w ogóle to, moja droga na akademii to wygląda tak, że najpierw studiowałem fotografię, a potem studiowałem na tak zwanych intermediach. Okay. I to był taki wtedy eksperymentalny kierunek. Pierwszy w ogóle w Polsce na Poznańskiej Akademii. No i tam to trochę polegało na tym, że były różne pracownie, ale to my decydowaliśmy, w jakim medium się poruszamy, realizując pracę. Oczywiście, że trzeba było zaliczać pracownię rysunku i malarstwa w tym całym przebiegu, aczkolwiek była kompletna swoboda doboru medium. Także ja się poruszałem naprawdę w różnych mediach. Mhm. Już na... I łączyłeś już je jakby... Już na akademii, tak, bo to taki to był, taka to była przygoda. To jest coś takiego, bo też jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego film, dlaczego reżyserę, to też może rozumiem, skąd się to u ciebie wzięło, popraw mnie, jeśli się mylę, ale ja też na przykład brałem się za wiele rzeczy naraz, nie? I potem sobie pomyślałem, że film to jest coś takiego, który łączy te wszystkie rzeczy i te umiejętności i spaja je w jedną jakąś... No, instalację, nie? Artystyczną w sensie, no wiadomo, film jest, masz i fotografii, i aktorów, i dźwięki, wszystko, i światło, i scenografię. Czy to też tak było właśnie u ciebie, że ta miłość do filmu? Skąd się to wzięło? Skąd ty się, żeś przedarł do tego filmu? No właśnie, skąd? Tak wyszło. Wiesz co, no... Jest coś w tym, co mówię? Ja zawsze oczywiście miałem miętę do ruchomego obrazu i gro moich prac takich z pola sztuk wizualnych to też były filmy, tylko że takie mało narracyjne, a bardziej artystyczne, czy wideoart jest też takie rozgraniczenie. Miałem taki moment w życiu gdzieś około 2012-2013 roku. Przyjechałem tu do Warszawy. Byłem tutaj z jakieś takie 2 lata, strasznie kasy nie miałem. Przestaliśmy pracować wspólnie z Karoliną, ten nasz duet twórczy się rozpadł. I była jakiś taki czas takiej posuchy, wiesz, że tak naprawdę nie wiedziałem, co robić. No i wymyśliłem sobie to otwarcie, żebym zrobił taki krótki film, który jest jakby absolutnie takim jakby nadal dla mnie gdzieś tam instalacją właśnie, tylko że zrealizowaną w medium filmowym, czyli takim był naturalnym. I to sobie gdzieś wtedy wymyśliłem i tak też nie wiedziałem do końca, jak to zrobić, nie? Czy ten, no i ktoś mi mówi, słuchaj, idź do szkoły Wajdy, bo tam sobie to... No, pomogą ci to rozwinąć. Tam, znaczy nawet nie tyle rozwinąć, tylko oni ci... otworzą wrota, żebyś mógł to zrobić, bo to są naczynia połączone i to jest takie pierwsze, idź tam do nich, się poznaj z nimi i być może, wiesz, z tego coś będzie. No i takim jakimś, wiesz, no i poszedłem, no i zacząłem ten development tam i jakoś tak potem poszło. I potem już się w tym filmie zakochałeś. No, no a potem to, potem powstało otwarcie i miało jakiś tam, wiesz, feedback. Parę nagród tam zdobyłeś. Tak, miał jakiś taki dość ciekawy... No i nabierasz apetytu, nie? No kurczę, no skoro można. To jakby, że kilka lat temu, znaczy przed tym w życiu bym nie pomyślał, że
że można zrobić film pełnometrażowy. Wiesz, kino, w sensie takie, tak, no kino, tak, prawdziwe kino, które pójdzie na ekrany i wiesz... To za chwilę o tym porozmawiamy. Apetyt na kino rośnie, to na pewno. Mogę też przyznać to w miarę tego, jak się to robi. Za chwilę porozmawiamy więcej o twoim filmie Eastern, który właśnie wszedł tydzień temu do kina. Teraz posłuchamy dwóch utworów. Jeden twojego wyboru, czyli Roll Jordan Roll z filmu 12 Years a Slave. I potem Flight Facilities Foreign Language. Wracamy za chwilę. To the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year of Jordan, roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Ciąg dalszy kinematografii. Speak a foreign language, what do you bring me through? The end.
lead me to the door. Then I wait alone, just like I did before. Another mystery is laying down the rhyme. It seems you are distracted and you'll never have the time. So wysłuchaliśmy właśnie dwóch utworów. Jeden wyboru mojego gościa, Piotra Adamskiego, reżysera. 12 Years a Slave, Roll Jordan Roll. To z tego filmu, film, który zdobył Oscara za najlepszy film, jeśli się nie mylę, Steve'a McQueena. I potem Flight Facilities Foreign Language. Czemu 12 Years a Slave? Wiesz co, ja mam słabość do amerykańskiego folku. Nie od dziś. Czyli jeszcze przed bluesem, jeszcze jakaś taka muzyka, która zainspirowała blues, powiedzmy? Czy country też? Dużo się wywodzi z tych, okazuje się, z tych amerykańskich plantacji południa, gdzie tam, wiesz, no, już nie będę nawiązywał do całej tej historii, ale dużo muzyki właśnie jest stamtąd. Jest wspaniała kolekcja Alana Lomaxa, takiego archeologa muzyki, tak bym go nazwał. Chyba już gdzieś od 20 lat jeździł po Stanach. Jak tylko już można było nagrywać, nagrywał na przykład więźniów czarnych. Śpiewających. I to są naprawdę przepiękne nagrania. I to, co tutaj słyszeliśmy, no to jest gdzieś z tej tradycji, ale już pomieszanej z takim Christian folkiem amerykańskim, nie? Czyli z tym metodystycznym jakimś może porządkiem. No nie wiem, no mam do tego słabość. Kawał historii to niesie ze sobą i emocji. Jak tego słucham, to wiesz, to jest prawdziwe. No pogadajmy o twoim filmie, jak debiutant z debiutantem trochę, bo razem żeśmy się znaleźli na festiwalu w Koszalinie z naszymi filmami. Dostałeś nagrodę dziennikarzy, z tego co pamiętam. Tak. I jeszcze coś, co Maja dostała za odkrycie roku, tak, no, aktorskie. I jeszcze, jeszcze był skandal. To znaczy, z mojej perspektywy to był skandal, bo została przyznana nagroda za muzykę zespołowi Problem. Który w twoim filmie? Tak, który de facto jest, no, bardzo fajny kawałek Problemu, ale jest tam 20 sekund. Tego kawałka. A muzykę skomponował Hubert Zemler, całą oryginalną muzykę do filmu. I mi się to wydało takim naprawdę jakimś brakiem szacunku ze strony organizatorów, że bo jeśli już przemyślane to rozumiem, że chcieli nagrodzić Problem, super, no ale to za piosenkę, nie? Tak. Za utwór do filmu, tak. Kategoria, to wtedy rozumiem, ale nie, że za muzykę. Nie, że za muzykę w całości. Tak, no to było, to mi było przykro, że przede wszystkim, że Hubert, wiesz, tak został potraktowany. Mhm. Czym ty się w swoim filmie Eastern, nie mylić z Easter, czyli z Wielkanocą, jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o wschodni western, czyli Eastern. Bardzo fajny ten tytuł, podoba mi się ta gra i zabawa. Czym się ty się żeś inspirował? Czym się inspirował? Tak. Średniowiecznym kodeksem praw zwyczajowych, pochodzącym z ziem współczesnej Albanii. No i tak, jest to zespół, jakiś książę napisał dla swoich podwładnych. Że jeżeli ktoś kogoś zabije, to masz prawo. Znaczy, w ogóle ten kodeks to jest w ogóle, bo nie było wtedy struktur prawnych, takich jak my znamy je dziś współcześnie. Nie było instytucji, więc. No ta transakcja społeczna, ona musiała wokół czegoś się organizować, więc w ogóle znamienne, nie tylko dla tej Albanii, tylko w ogóle dla średniowiecza, no było na przykład to pojęcie honoru, nie? Które nie miało tyle powodować, że mamy się zabijać nawzajem tam w ramach honoru, tylko właśnie pilnować tego porządku społecznego, że zanim ty mnie obrazisz, to pomyśl, nie? No bo wiesz, no bo ja cię mogę wtedy, no i tak dalej. No i to była naprawdę wciągająca lektura. Czytaliśmy z Michałem, albo to w ogóle Michał jakby przyszedł z tym, z tym,
propozycją. Już w ogóle jest coś takiego, nie jest coś takiego, no ale też nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, no bo to było tak fajne, że... No ale potem padł pomysł, że kurczę, no to przerzućmy to we współczesność. I zobaczymy, co z tej hybrydy... Jakby to w naszej polskiej rzeczywistości. Tak, co z tej hybrydy powstanie. Tak. Ciekawe, ciekawe bardzo. A jeżeli chodzi o inspirację obraz z obrazem, inspirację innymi filmami, inspirację już jak w szukaniu potem wizualnej no, wizji. No to wiesz co, no ten... Ty wiesz na pewno, że film to jest bardzo wielopoziomowa materia, nie? I dużo ludzi wokół tego jest, więc... Każdy z czymś przychodzi. Każdy z czymś przychodzi z tymi... I mnie to dużo jest takiej rozmowy na referencjach, kto co widział. I, ale to jest irytujące, nie? Że to jest może dobre na jakiś początek w ogóle... Żeby do czego się odbić. ...rozmowy, ale w pewnym momencie trzeba te referencje już zostawić i zacząć konstruować. No więc jeśli mam to gdzieś tam na początku, oczywiście... się tym wymienialiśmy, to pamiętam, że rozmawialiśmy o filmie No Country for Old Men braci Coen, który jest takim dziwnym, właśnie wywróconym trochę na lewą stronę westernem. I oczywiście, że my nie mieliśmy jednej trzydziestej tego budżetu, żeby zrealizować takie, ale pamiętam, że te oczywiście te obrazy w tamtym filmie bardzo na mnie działały. Pytam też, bo sięgnąłeś po Bartka Nalaska, który jest operatorem tego filmu i który terminował wielokrotnie u Janusza Kamińskiego, który to jest z kolei operatorem Stevena Spielberga. Tak. No i też ten amerykański klimat od lat nim nasiąka i przesiąka. Jak wyglądała ta współpraca i jak żeś go poznał, czy namówił do tej właśnie współpracy? Z namawianiem to nie było jakiegoś kłopotu, bo ten tekst, scenariusz Easternu, on był, ten kod Vendetty, wiesz, on jest na tyle nośny, że jak ludzie to czytają, to no każdy to mają komuś ubaw. Oddać za coś wiesz, też. To mają ubaw, więc właściwie jak już ktoś ten tekst czytał, to nie było, no, nie ma wątpliwości, że to chodzi o ten kod po prostu, tak. Taki bardzo uniwersalny tej zemsty. No i tak samo Bartek, przecież, nie wiem jak to było, no producentka wysłała mu tekst, no i tam zaraz się zdzwoniliśmy i był zainteresowany. Ja myślę, że on też chciał w ogóle zrobić coś w Polsce, bo on zrobił Artystów, taki serial. Tak. Dużo w teatrze pracuje. Chyba tak, dużo też. W teatrze, ale debiutu takiego pełnego w Polsce nie robił, więc myślę, że też wiesz, no mimo tego, że pracuje w Stanach, no to fajnie jest coś robić. Ale też to był jakiś taki, myślę sobie też z perspektywy też reżysera, niezły pomysł, żeby właśnie sięgnąć po Bartka, bo też w sposób, jaki tych artystów nakręcił serial, odważny, szerokimi kątami, blisko, że ma w sobie jakąś taką pewną odwagę, której wymagał twój projekt niezależny, ale właśnie idąc za tym tropem niezależności i odwagi, chciałem cię zapytać, czy miałeś taką pełną, jako debiutant, pełną wolność i swobodę przy realizacji tego filmu? Tak. Wyszło ci to tak, jak sobie zamierzyłeś? Nie. Tak to nigdy nie wychodzi, to dobrze wiemy, ale wiesz. Nie wiesz, oczywiście, że, ale na pewno miałem taką, że nikt mi po drodze nie mówił, jak to ma wyglądać. Że jakby w tym... Ja się właśnie ostatnio z dziewczyną uknęliśmy taki dowcip, że miałem robić filmy niezależne, a zrobiłem film niezależny ode mnie. Ale nie w sensie takim, że ktoś mi właśnie mówił, jak go robić, tylko że no, ta materia jest po prostu skomplikowana i trudna. I dużo wynika potem koniec końców z tego, ile masz kasy, który się przekłada na... No w przypadku Easternu to nawet nie chodziło może, że mieliśmy coś tam dobudowywać do tego, tylko na czas realny. No ty wiesz doskonale, tak. Na ten czas realizacyjny, który jest tak strasznie cenny, żeby na przykład zamiast trzech ujęć, które w bardzo minimalny i podstawowy sposób opowiedzą, możesz na przykład sobie zrobić sześć razy tą kamerę postawić, nie? Gdzie każde ustawienie tej kamery to jest w zależności od skomplikowania ujęcia od pół godziny do godziny czasu takiego planowego, tak. Żeby w ogóle to zrobić.
No i tutaj było największe ograniczenia, nie? Że ten język isterny, on też bardzo mocno wynika z tego, że myśmy z Bartkiem musieli znaleźć taką prostą, czystą formę. Bo było mało czasu. Znaczy ona w ogóle nawet w tej takiej pierwszej wersji, gdzie to miało być bardziej rozbudowane, ona też była na przykład statyczna. W sensie, że ta kamera miała stać, a nie pływać za bohaterem. To było wiadomo jakby do tego świata. Aczkolwiek jeśli chodzi już o układanie sekwencji tych ujęć, to ja miałem dużo bardziej rozbudowany film w głowie, tylko że tego... Nie dało się zrobić. Ile miałeś dni zdjęciowych? 17. 17, no kurczę. No to zapieprzaliśmy, jak zapieprzaliśmy. Tak, tak, to bardzo dobrze to znam. Słuchaj, zaraz jeszcze do tego wrócimy, rozmowy o twoim filmie, a teraz dwa utwory, bośmy się trochę zagadali. Leonard Cohen, The Future z Natural Born Killers, a potem All For Us śpiewa Zendaya. Jest to utwór z serialu Euphoria. Ciąg dalszy kinematografii. I'm doing
my system. Famine. Money in my head. Pockets hella empty. Mama making ends meet. Making ends meet. Working like a slave. Mississippi, yeah. Daddy ain't at home, no. Father. Gotta be a man. Michael Corleone. Do it for my homegrown. Sisters, brothers. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Jeden wybór mojego gościa, Piotra Adamskiego, reżysera filmu Eastern. Leonard Cohen, The Futures, Natural Born Killers. A potem było All For Us z serialu Euphoria. Leonard Cohen, Natural Born Killers. Dlaczego? Nie wiem, no to też jest... Kiedy ten film wszedł na ekrany? Też początek lat 90. chyba, końcówka 80. I jest coś takiego, że jak jest się młodszym, to te wszystkie rzeczy strasznie mocno na ciebie działają. Już teraz nie ma takich utworów kultury w ogóle, które działałyby na mnie tak dojmująco, jak te, które jak miałem. Jak kiedyś poznawałeś ten cały. O Jezu, no to, świat, i, to no, no i to jest jeden z takich, przecież tego się nawet dzisiaj prawie nie da obejrzeć. No ale co to było wtedy za zjawisko? Taki film. No i ta ścieżka oczywiście. No ale to z tego wynika, no tak przyniosłem ci tutaj kawałki, bo to są z takich czasów. Zresztą wtedy nie było takiego strumienia tych rzeczy. Tak, znaczy, było ja tego mniej i było jak już coś wpadłeś, to się zakochiwałeś do dna. To no. Się o tym rozmawiało tak. Tygodniami, się to nosiło ze sobą tygodniami. Nie było takiej łatwości zdobyć też, nie? Oczywiście i to też może z tego wynika, nie? Że nie wiem. Tak. Jak już ktoś miał, ktoś pokochał, to przegrywał to na kasety, z kasety na tamto, musi aż do zdarcia i to pamięta ten zapach, to wkładanie tego, wiesz, do tego magnetofonu, a teraz wszystko odpalasz i masz, wiesz, a tu zaraz taki hit, a tu zaraz taki hit, nie? Co było najtrudniejsze w robieniu twojego filmu właśnie? Czy to jest ten czas, czy z którym się mierzyłeś, czy co było takie najbardziej obciążające, gdzie najwięcej krwi musiałeś sobie napsuć? Bo ja wiem, bardziej to wspominam jako jakiś taki... Taką niezłą jazdę bez trzymanki. Okay. Ale nie tak, żebym... może wiesz co, no może montaż i ten, jak już jest ten efekt i już wiesz jakie to jest i musisz się z tym jakoś pogodzić. Zrozumieć czym to jest, a jakie było wyobrażenie tak. a propos tego tak. I potem jak to wychodzi do ludzi, jakie masz oczekiwania, to może chyba to było najtrudniejsze, wiesz? To ciekawe bardzo, co powiedziałeś, bo ja to mówię tak, że jest jakieś 100% w naszej głowie, jakiejś wizji. Ja tak sobie mówię, że jak 60-70% wejdzie na ekran, to już naprawdę jest super. To przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem jak ty. Masz, czy miałeś, że wiesz, no nie da się. To albo trzeba mieć mega miliony, być Christopherem Nolanem albo Spielbergiem, ale też słyszałem anegdoty, w których w 60. dniu zdjęciowym Indiana Jonesa Spielberg mówi do swojego producenta, już wiem, o czym jest ten film, wiesz, że... No to kasa oczywiście to jedno, ale też no, trzeba wiedzieć, jak tą kasę
złożyć dobrze, nie? Nie wiem, czy tak się da za pierwszym razem. Odejść. Ja nie mam w ogóle szkoły filmowej, wiesz. No ja jestem... dla mnie to była trochę szkoła. Wiesz, w sensie... Robienie tego taki filmu. Taki pierwszy... No bo ta trzydziestka to jedna lokacja. Tak... I też w takim otoczeniu dla mnie bardzo, że tak powiem, znajomym i rodzimym ta galeria. A tutaj no to już była jazda bez trzymanki. No kurde, robienie filmu. Po... No tak, no tak. A w ogóle to ty chcesz iść właśnie taką swoją własną, artystyczną, niezależną ścieżką? Czy może jakby zaproponowali ci jakiś serial, to byś poszedł, bo już poczułeś to rzemiosło i nauczyłeś się już by tego fachu, czy jednak właśnie zachować tą niezależność? Wiesz co, no nie wiem, jakby mi zaproponowali, to pewnie wtedy, pewnie jaki, nie? To też, też ma znaczenie. No, nie wiem, na pewno można ćwiczyć w tych serialach, nie? Że jednak ten plan, nie wiem, czy jakby się tak do tego... No nie ma co się do tego tak dystansować, no bo jednak masz kurde ekipę i masz ten fajny, wiesz, flow, żeby sobie pewne rzeczy potrenować, no jasne, popróbować, porobić, nie? Więc to pewnie jest okej. No ale tak, no ale nie, już mam zaplanowany kolejny film, więc. Aha, ale twój jakby też w głowie pomysł, do którego będziesz szukał finansowania i producenta, rozumiem, czy już masz może? Nie, no jest, na razie dostałem stypendium scenariuszowe od PiS-u, także zabieram się za pisanie. Czy jeszcze nie bardzo chcesz cokolwiek powiedzieć o tym nowym filmie? Nie, pomyśle? Mogę już, bo już mówiłem w niejednym wywiadzie. To jest, film się nazywa Co wydarzyło się w Panna Maria i jest to opowieść o pierwszej polskiej osadzie w Stanach Zjednoczonych. Polscy chłopi, którzy ledwo się wykaraskali z pańszczyzny, jadą do Stanów budować... Okay. Nowy, wolny świat w kapitalistycznym świecie. To które to są lata w sensie? Połowa XIX wieku. Połowa XIX wieku. Tak, no i jest tam gruba... No to duża budowa dekoracji, no wiesz, scenografii, no i tak dalej. Opcji A to robimy There Will Be Blood w Stanach. A w opcji C robimy, kurczę, wiesz... W Gnieźnie, dokładnie, tak, gdzieś i wtedy ograniczenia trzeba wykorzystać na... Na plus i stworzyć z tego, wiesz, także, co nie zmienia faktu, że historia, nie, i tekst jest cały czas, musi być tak nieźle napięta i nieźle ułożona. Postaci, tak, oczywiście, kostiumy, to... wiesz, prawda. To ciekawe bardzo przed tobą wyzwanie. A jakbyś miał wybierać, to byś chciał dostać Oscara czy Złotą Palmę? Co za pytanie. I Oscara, i Złotą Palmę. W jednym roku. Nie, ale to wiesz, na czym gdzieś tam polega ta różnica, nie? Takie artystyczne kino europejskie bardziej, albo Oscar, czy filmowcy dzielą się na tych, którzy wolą to, albo wolą to. Mm. Nie rozkminiałeś tego nigdy. Nie, nigdy. Absolutnie tego nie rozkminiałem. Bardziej komercyjną nagrodą jest Oscar, nie? Zadałem to pytanie Jackowi Borcuchowi, to poszedł w Złotą Palmę. Ja lubię amerykańskie kino. Mm. Wiesz, to jest do dziś, jak czasami jest tak, że sobie puszczasz któryś raz na kolejnym etapie w życiu jakąś rzecz, którą tam pamiętasz, że zrobiła na tobie ogromne wrażenie. I oczywiście jest w tym sporo europejskiego kina, jest sporo amerykańskiego. Posłuchajmy muzyki, ja zaraz w czwartym, ostatnim wejściu pogadamy o tych filmach, które lubimy i które polecamy. Teraz posłuchamy dwóch twoich utworów z Reservoir Dogs, a propos film amerykański niezależny Quentina Tarantino, Little Green Bag. Jest to pewnie odniesienie do worka z pieniędzmi, a potem Morphine Yes. Wracamy za chwilę. My mind outside in the night, outside in the day.
a greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little greenback. Got to find just a kind of losing my mind. Ciąg dalszy kinematografii. Moim gościem jest Piotr Adamski, reżyser filmu Eastern, a przed chwilą wysłuchaliśmy dwóch utworów jego wyboru. Reservoir Dogs film, utwór z filmu Reservoir Dogs, Little Green Bag i Morphine Yes. Skąd te propozycje? Ten z Reservoir Dogs dlatego, bo grupę muzyczną założyliśmy z kolegami kilka miesięcy temu. Gram na basie. Okay. A tam jest świetna linia. Basowa. Mhm. I oczywiście ten kawałek się gdzieś tam przewijał, ale na nowo go ostatnio gdzieś tam odkryłem, bo jednak ta linia basowa jest bardzo... No a Morphine to jest już jakby nie z filmu, ten kawałek nigdy nie był z filmu, ale no Morphine jest dla mnie bardzo ważną kapelą. To jest jeden z ulubionych kawałków, więc tak pomyślałem, że fajnie będzie słuchaczom dowiedzieć się czegoś, tak. Co lubi słuchać reżyser filmu Eastern. Jak oczywiście nie byliście, to w kinach jest jeszcze i będzie jeszcze przez pewien czas. Warto zobaczyć. Ja go widziałem wczoraj też w kinie Wisła. I muszę ci pogratulować, bo uważam, że to jest kawał dobrej roboty. Odważny i niezależny film. Takie muszą powstawać i nasze kino będzie rosło, jeśli będziemy mieć zarówno dobre komedie romantyczne, jak i dobre dramaty, jak i dobre właśnie wschodnie westerny. Czy w ogóle... Arthouse'owe kino zemsty. Arthouse'owe kino zemsty, thriller, wiesz. Nie wiadomo jak to nazwać, tak, oczywiście. Nie wiadomo jak to nazwać, ale to właśnie fajnie, że takie rzeczy powstają. A porozmawiajmy przy okazji Reservoir Dogs i tego, co mówiłeś w ostatnim wejściu, że też masz gdzieś tam pół na pół
z tym tego, co lubisz, kino amerykańskie bardzo cenisz, jak również kino europejskie, ale jakie byłyby twoje takie rzeczy czy filmy, które chciałbyś, żeby każdy obejrzał, jakieś takie twoje ulubione? No, jest taki film Terrence'a Malika, Days of Heaven. Drugi film Terrence'a Malika. To ja tego filmu nie widziałem. To bardzo polecam. To ciekawe. To już mnie zachęciłeś. To jest trójkąt miłosny, ale osadzony w kryzysie w 20-tych latach w Stanach. No nie będę tu spoilerował, ale ma nieprawdopodobny nastrój, ale jest w ogóle przepięknie opowiedziany. W takim... Czyli no w ogóle Terrence Malick, no to poeta, w ogóle tak, obrazka. Ja tych nowych tak nie lubię. Okay. Bo wcześniej był ten Badlands, taki pierwszy z CC Spacek. Tak, to kojarzę. Ale on jest jeszcze taki właśnie, taki trochę gówniany, a ten Days of Heaven jest takie kurde pełne kino, ale już z kolei nie przegięte w drugą stronę, tak jak te takie najnowsze, mm-hmm. Niektórych nie do końca mam frajdę już. Cienka czerwona linia? Nie, no, cienka czerwona, wiadomo, to grube kino. No także jest taki film, który strasznie lubię. Mówią, że jeden z najlepszych filmów wojennych, jakie powstał, albo tak. W jakimś pewnie top 5 by były, no to rzeczywiście to jest kawał filmu. To niech sobie Malik pogada z Nolanem. To Nolan Dunkierkę zrobił, tak? Tak, no, Nolan to niech sobie Dunkierkę. Ale ciekawy jestem, jak ci panowie co by sobie powiedzieli, czy jak mają do siebie wierzyć. Słuchaj, no fajne to było, ale już trzeba było to jakoś uwspółcześnić, przebić trochę. Bo to wiesz. Tak. A coś jeszcze? Gdzieś oprócz tego Terrence'a Malika? Tak, no na pewno to też gdzieś niosę ze sobą od nastolata. No to jest oczywiście Lars von Trier, który też robi po swojemu i po swojemu, no nie ale ma to, to, tam to miejsca na kompromisy, tak, chyba. Jego filmy się. To robił. Ja kiedyś prowadziłem właśnie. Prowadziłem, kilka pokazów się odbyło w Ostrowie DKF z kolegą. I tam pamiętam, pokazywaliśmy Idiotów. Mm-hmm. Pamiętasz taki? Tak, jasne. No to zrobiło na mnie piorun. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tak można. Opowiadać o świecie z taką, wiesz, z takim zadziorem i... Jeszcze w stylu dogmy, nie? Czyli tak, a no oczywiście ta cała dogma, ale też te później, na pewno jest to twórca, który... No może ten ostatni już nie, ale wiele kolejnych filmów robiło na mnie piorunujące wrażenie. Dogville, pamiętasz? Tak. Dogville tak. I Manderley. Oczywiście, że tak. Kurczę, no to już było jakieś kompletne mistrzostwo. No to już wiesz, odjechał, ale jakby też był takim, no wiesz, wizjonerem, artystą takim prawdziwym, wiesz, wiesz co, z krwi i kości. Tak, tylko że on jest, on ma chyba to, co mnie zawsze ujmowało. Jak byłem młodszy, to bardziej intuicyjnie, teraz może troszkę bardziej to rozumiem, że on ma zarówno ten eksperymentalny zadzior, żeby jakiś szukać rejonów, nie wyznaczać nowe, no bo on robił takie kino, narracji, do którego teraz tak. się... I z jednej strony jest to, no co już było do ekstremum doprowadzone w Dogville, nie, żeby zrobić, a z drugiej strony te jego opowieści są takimi... No grubo skonstruowanymi. Jak są to historie. Są to historie z całą tą z tym, co w ogóle można w historii zrobić, te jego historie. On nigdy tego nie ignoruje, nie? Tak, nie jest to tak zwany bełkot, który się mówi, że ktoś po prostu wymyśla formę, ale nie potrafi do tego opowiedzieć historii. Czyli on ma taką niesamowitą rozpiętość, no i też jakich on tych bohaterów tworzył, empat takich, że my chcemy, że my potrafimy płakać po tej Bjork. No wiesz, przecież to są wszystko chwyty. Jak się nazywał ten film, przypomnę? Dancer in the Dark. Tak. Tańcząc w ciemnościach. No i to też super, nie? Że zrobimy to tutaj okaże śmierci, no ale połączymy go z musicalem. No zobacz jaka... W takim smutnym jeszcze klimacie, wiesz, takim... Ja właśnie dla mnie zawsze uwielbiam ten rodzaj myślenia, że się łączy jakieś rzeczy, które ze sobą w parze nie idą. Tak jak Eastern jest złożony z tego kodeksu średniowiecznego i ze współczesnej Polski. Tak on też ma taki właśnie taki złóżmy, kurczę, smutny temat kary śmierci. Z musicalem. Niekiedy musical to był zawsze romans i... Tak, miłość, nadzieja, nie? Piosenka. I to mnie strasznie jara i wiesz. I także ważny twórca na pewno.
No to tak, to rzeczywiście czuć to w twoim filmie, to na pewno gdzieś tam ci się udało i mam nadzieję, że dalej będzie ci się tak udawało. Trzymam za ciebie kciuki za twój film. Jeżeli ktoś nie widział Eastern, no to zapraszamy jeszcze do kin, bo można go obejrzeć. A jeszcze tak na koniec, wrócisz, myślisz, kiedyś do rzeczy bardziej artystycznych typu obiektów, instalacji artystycznych, czy jednak straszną miałbym ochotę. Żeby jeszcze coś tam pokręcić. Oczywiście, że czasami marzę o tym, żeby wejść do galerii i po prostu ustawić tą przestrzeń i zrobić wystawę, bo to jest... No ale ostatnio byłem pochłonięty film. Jednak... Kurczę, nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze... To tego ci życzę, kiedyś... bo mam ja też coś takiego i myślę, że my po zrobieniu filmu, po takiej ciężkiej tyradzie fajnie odskoczyć na chwilę w bok i odświeżyć umysł, żeby potem znowu wrócić z podwójną energią do kolejnego filmu. Na koniec posłuchamy sobie utworu Daft Punk Instant Crush. Moim gościem był Piotr Adamski. Jeszcze raz przypominam, film Eastern w kinach. Piotr jest jego współscenarzystą i reżyserem. Ciąg dalszy kinematografii kończymy dziś. Słyszymy się za tydzień o 17. Dzięki, cześć. Dzięki.
myself to a friend, cause I know the most I could do, and we would never be alone.